Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek programu Wybierz Kierunek Solidarność. Dzisiaj w nietypowej formule z odrobinę innymi gośćmi. Nie mamy dziś przedstawicieli naszego regionu. Moimi i Państwa gośćmi są przedstawiciele Krajowej Sekcji Młodych NSZZ Solidarność. Jest ze mną Alicja Skowron i Krzysztof Adamek. Opowiedzą nam o tym, jak widzą młodych w Solidarności, w ogóle po co są w Solidarności. O to zresztą bym chciała Was na początek zapytać. Po co właściwie przyszliście do Solidarności? Co Was skłoniło do tego, żeby do związku przyjść? Że w ogóle warto do tej Solidarności przyjść? Ja przyszedłem dla pieniędzy do związku zawodowego. Taka jest prawda, bo wiedziałem, że za narodziny dziecka dostanę pieniądze, więc dlatego. Później dopiero z biegiem czasu, z biegiem lat, kiedy zacząłem wchodzić głębiej w struktury, to już priorytety się pozmieniały zdecydowanie. I dzisiaj co jest takim priorytetem? Że dlaczego do dzisiaj jesteś w Solidarności? O, przede wszystkim dlatego, że ja wiem, że my to wszyscy wiemy, że bez związków zawodowych sytuacja pracowników w Polsce byłaby, i nie tylko w Polsce, katastrofalna. Pamiętajmy, że my pracujemy przeważnie od poniedziałku do piątku. Nikt już nie pamięta, że pracowało się po 12 godzin, 6 dni w tygodniu, gdzie jeszcze dzieci musieli pracować. O tym już każdy zapomniał, prawda? My to mamy ciągle w pamięci. Ala, a jak to było u Ciebie? Ja w ogóle uważam, że nie ma żadnej edukacji dla pracowników młodych, że nie wiedzą, czym jest związek zawodowy, i tak też było w moim przypadku. Byłam na studiach, w szkole, w pracy i nikt mi nie powiedział, czym jest związek zawodowy. I moje pierwsze zderzenie było dopiero, jak zaczęłam pracować. I się okazało, że akurat pierwszy kontakt ze związkiem zawodowym nie był do końca optymistyczną historią, natomiast jestem pomimo tej historii wdzięczna, że miało to miejsce, ponieważ to właśnie zaprowadziło mnie na spontaniczne szkolenie z Krajowej Sekcji Młodych, gdzie poznałam ludzi z innych struktur młodych, którzy działają, którzy są optymistyczni, którzy zmieniają swoje miejsca pracy i pokazują, że warto. I w ten sposób z tak naprawdę trochę patologicznej sytuacji w moim miejscu pracy poprzednim okazało się, że związki zawodowe działają, że ja mogę brać w tym udział i że mogę zmieniać tą świadomość młodych ludzi, i to dla mnie jest bardzo ważne. No właśnie, jesteście przedstawicielami sekcji młodych, to ja tak trochę przewrotnie zapytam, po co Solidarności są młodzi? Jest takie zjawisko, które dotyczy nie tylko Solidarności, ale wszystkich związków na całym świecie. Jest to tak zwana luka pokoleniowa. Nie ma tak naprawdę osób, które pociągnęłyby temat dalej, no bo nie ma właśnie tej świadomości, o której przed chwilą mówiłam. Ludzie nie wiedzą, czym jest związek zawodowy, co daje w miejscu pracy, i przez to nie angażują się u siebie w swoich zakładach pracy w te organizacje, a potem okazuje się, że związek funkcjonował x lat i teraz nie ma ludzi, którzy mogliby to kontynuować. Drugą rzeczą jest też to, że młodzi ludzie, no, rynek pracy się zmienia. To już nie jest tak, że pracujemy x lat w jednym miejscu pracy, tylko no ja już może, ja jestem z pokolenia milenialsów, więc jak już zaczynam czytać o pokoleniu Gen Z, no to już w ogóle te osoby czasami pracują na umowach B2B, na umowach na własnej działalności, gdzieś po prostu rozrzucają w wielu miejscach. I ten rynek się tak zmienia, że to też jest ogromne wyzwanie, żeby w ogóle dopasować model związku zawodowego do obecnych pracowników na rynku pracy. Wyczerpała koleżanka temat. To ja teraz tak zapytam Was znowu trochę przewrotnie, lubię tak trochę podkręcić atmosferę. Spotykacie człowieka, który nie zna za bardzo związku zawodowego Solidarność, nie zna nas bliżej, no i nie wie, zapisać się czy nie zapisać, wstąpić czy nie wstąpić. Co byście mu powiedzieli, żeby on wykonał ten krok naprzód i do nas przyszedł? Oj, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to, jak przeważnie w każdej takiej sytuacji, to zależy od okoliczności, z jaką tutaj mamy do czynienia. Przede wszystkim wytłumaczenie, po co jest ten związek zawodowy. Nie co daje, tylko po co to jest, dlaczego my się zrzeszamy, dlaczego tworzymy tak silne struktury, no i dlaczego Solidarność. Samo uświadomienie jest pierwszym krokiem. Gdy związkowiec nie będzie uświadomiony,
wówczas on może w każdej chwili zmienić zdanie, bo nie zostanie mu to wszystko dokładnie przedstawione. On tego po prostu nie będzie rozumiał, dlatego najważniejsza jest rozmowa, rozmawiać z ludźmi i słuchać, czyli słuchamy. 10% mówimy, 90% słuchamy. O, myślę, że to bardzo dobra droga, tylko bardzo rzadko wykorzystywana u nas, zwłaszcza w kraju. Ala, chciałabyś coś dodać? Może jeszcze to, że trzeba zaszczepić tą wizję, jak mogłoby się zmienić to miejsce pracy bądź problem tego pracownika w momencie, kiedy zacząłby działać w związku zawodowym. Jest taka strategia nazywana literami jakby tego skrótu po angielsku, you can make a difference, czyli że ty jako jedna osoba masz znaczenie, bo jeśli nie jesteś w związku zawodowym, to jednocześnie jesteś jakby tym bilansem ujemnym w momencie, kiedy na przykład jest przekazywana liczebność do pracodawcy, bo raz do roku, raz na pół roku organizacje mają obowiązek informować swoich pracodawców o liczebności i wtedy pracodawca widzi, ok, czyli jest tylu pracowników w związku, czyli ja na przykład no, nie do końca muszę tutaj im iść bardziej na rękę, mogę działać tylko w granicach tego prawa, nie dam im nic więcej, ponieważ ich na przykład nie ma nawet połowy. Więc to uświadomienie, że ty jako jedna jednostka masz dla nas ogromną wartość, tak, a nie jesteś kimś, kto jest niewidzialny. Super, jesteście dzisiaj w Lublinie, spotykacie się z młodymi z naszego regionu. Powiedzcie, co byłoby dla was po zakończeniu tego spotkania, po tym jak wyjedziecie, taką największą satysfakcją, gdyby co się tutaj u nas zadziało? No przede wszystkim, żeby powstała regionalna sekcja młodych tutaj u was w regionie środkowo-wschodnim. To jest początek. Tutaj znamy już kilku członków z waszego regionu, bardzo sympatyczni młodzi ludzie, pełni energii, to jest też plus. I widzimy taką najważniejszą sprawą, która tutaj też widzimy, to jest kontynuacja, że oni chcą kontynuować. My też tego uczymy właśnie tutaj jako trenerzy, aby zawsze była ta kontynuacja, bo od tego zależy ciągłość dalszego związku zawodowego. Nie wiem, czy mam coś do dodania. Może to, że oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby ta sekcja tutaj powstała i widzimy, że jest ogromna wola i motywacja ze strony uczestników, chociaż jeszcze główna część szkolenia przed nami, główna część dyskusji, ale też praktycznie byliśmy tutaj miesiąc temu w Lublinie na konferencji EZA i się okazało, że Lublin jest młodzieżową stolicą Europy, także powiemy tylko tyle, że jest to przepiękne miasto i że no, nie wyobrażamy sobie stolicy Europy bez Solidarności, bez związków zawodowych, bo to związki zawodowe jakby dają tą jakość europejską, zachodnią i podwyższenie standardów pracy. Czyli jak się okazuje, nie mamy wyjścia. Jesteśmy stolicą młodych w Europie, musimy mieć sekcję młodych w regionie. Innego wyjścia po prostu nie ma. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.